Orędzie 86 9 listopada 1975 roku, rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej. Żyjcie waszym poświęceniem się. Wybrałam cię, mój synu, aby wszyscy, przede wszystkim twoi bracia kapłani, mogli poznać bogactwo i cuda mego niepokalanego serca. W Fatimie wskazałam na moje niepokalane serce jako na środek ocalenia dla całej ludzkości nakreśliłam drogę powrotu do Boga. Nie usłuchano mnie. Teraz chcę Wam ofiarować moje niepokalane serce jako jedyne Wasze schronienie w tak bolesnych, czekających Was chwilach. Wasze cierpienia będą się powiększały z dnia na dzień. Obecny kryzys w moim kościele będzie coraz większy, aż dojdzie do otwartego buntu, przede wszystkim ze strony wielu moich synów mających udział w kapłaństwie mego syna Jezusa. Ciemność, już tak bardzo się zwiększająca, stanie się głęboką nocą nad światem. Ateizm marksistowski zarazi wszystko. Jak trująca chmura wniknie do wszystkich środowisk i doprowadzi do śmierci wiary wielu moich dzieci, podważy prawdę zawarte w Ewangelii, zaprzeczy boskiej naturze mojego Syna i boskiemu pochodzeniu Kościoła. Przede wszystkim zagrozi jego hierarchicznej strukturze i będzie usiłował zniszczyć opokę, na której wznosi się jego budowla. Oto chwila, w której chcę wylać na wszystkie moje dzieci miłosierdzie mojego serca, aby je uratować moją matczyną miłością, która zawsze rozumie, śpieszy z pomocą i przebacza? Moi bardzo umiłowani kapłani, to ja chcę działać przez Was. Abym to mogła uczynić, powinniście mi się oddać do całkowitej dyspozycji. Będę mogła działać w Was tym bardziej, im bardziej pozwolicie się posiąść mojemu łagodnemu matczynemu działaniu. Uczynicie to, poświęcając się memu niepokalanemu sercu. Tylko ten akt jest konieczny, by należeć do mego kapłańskiego ruchu. Dokonajcie Waszego poświęcenia się, odnawiajcie je często, a przede wszystkim, moi synowie, żyjcie Waszym poświęceniem się ileż pociechy przynosicie memu zbolałemu sercu, gdy podczas waszych spotkań, zjednoczeni w koncelebrowaniu Mszy Świętej, wszyscy razem odnawiacie akt poświęcenia się mojemu sercu. Jeśli będziecie żyć tym poświęceniem się, wasze życie zostanie całkowicie przemienione? Przyzwyczaję was do mojego sposobu widzenia, odczuwania, modlenia się i miłowania. Przekażę wam mojego ducha i będę was czyniła coraz mniejszymi, pełnymi prostoty i pokory, doprowadzę was do ufania zawsze i tylko Bogu. Im bardziej wzrastać będzie zwątpienie i negacja, tym większą pewność znajdziecie jedynie w nim i staniecie się jego świadkami. Sprawię, że bardzo pokochacie Kościół, przechodzi on dziś chwilę wielkich cierpień, ponieważ jego dzieci coraz mniej go kochają? Wielu chce go odnowić i oczyścić tylko krytyką i gwałtownymi atakami na jego instytucję, a przecież niczego nie odnawia się i nie oczyszcza bez miłości. Nauczę was kochać papieża miłością synowską i głęboką. Mama prowadzi was do niesienia wraz z nim jego krzyża i do dzielenia jego cierpień. Gdzież są teraz kapłani bliscy temu pierwszemu kapłanowi i pierwszemu synowi, którego mama kocha ze szczególną czułością? Kapłani poświęceni memu niepokalanemu sercu, bądźcie najbliżsi sercu papieża, módlcie się za niego, cierpcie dla niego, bądźcie z nim zawsze. Słuchajcie go, czyńcie wszystko, co wam wskazuje, rozszerzajcie jego niesłuchaną naukę. W godzinach najgłębszej nocy On będzie jedynym zapalonym światłem. Będziecie oświeceni tym światłem i prowadzeni przeze mnie. Rozszerzycie je na cały świat pogrążony w ciemności. Bronią waszej wierności będę walczyć i wygram bitwę. To dlatego, moi synowie, wzywam was do całkowitego schronienia się, w moim niepokalanym sercu.